Teatr maska w sieci, słuchowisko dla młodych widzów. Łukasz Błąd, mądra znachorka. Wszystkie zabawki na swoich półkach, umyte ząbki i ustna jama, wzięto od taty cmok w środek czółka, siku siknięte, wdziana piżama. Mały Antoś tą wyjątkową wyliczanką, obmyślaną przez wiele miesięcy, dawał mamie do zrozumienia, że już najwyższa pora wybrać z szafki pod nocną lampką jakąś bajkę i poczytać mu na dobranoc. Od czasu do czasu zmieniał w swoim wierszyku jedno słowo i informując, że wzięty od mamy cmok w środek czółka, zapraszał do czytania tatusia, z którym były jednak pewne drobne kłopoty. Owszem, nie za każdym razem, nie zawsze, ale nierzadko, nawet często, właściwie regularnie, zasypiał w połowie książeczki. Dokładnie wtedy, gdy jej bohaterowie przeżywali najciekawsze przygody, Antoś w takich chwilach sam nie wiedział, co martwi go bardziej: czy trudności z zaśnięciem, spowodowane rozmyślaniem, jak skończy się niedokończona historia, czy to. Że tatuś pochrapuje bez uprzątnięcia swoich zabawek z pracy, umycia ząbków i ustnej jamy, wdziania piżamy oraz niestety, niestety także bez siku. Trudno się go było także doprosić w takim stanie o całą na dobranoc, więc Antoś po prostu całował tatę w czoło, gasił światło i cichutko dodawał: Miłej pracy, krasnoludki. Wierzył mamie, że to one wchodzą do domu przez komin i przenoszą w nocy tatę do sypialni, choć trochę go dziwiło, jak dają sobie radę z takim no co tu dużo mówić, niemałym tatusiem, nie budząc go na przykład zaczepieniem od drzwi. Mama jednak przekonywała, że to specjalna krasnoludzka brygada, wyszkolona do transportowania dużych obiektów chrapiących. Tworzyć ją mieli najsilniejsi krasnoludkowie. Pakerek, mięśniaczek, wyciskacz, handelek, sztanguś, ciężarek, mocarzyk, erni, stalonek, pudzianek oraz ich kierownik Czakuś Norisek. Antoś szczególnie dokładnie sprzątał przed spaniem swoje Lego, żeby żaden z krasnali nie nadepnął na klocka. Wiadomo, jakie to jest nieprzyjemne. A do tego tato... Spadając na krasnoludki, no mógłby no nieco się potłóc. W poniedziałek wieczorem Antoś dał krasnoludkom wolne wystarczająco nadźwigały się w sobotę, a zwłaszcza w niedzielę. Tata przysnął bowiem aż dwukrotnie wieczorem i po obiedzie. Ich wysiłku nie umniejsza fakt, że po obiadku ograniczyły się tylko do zepchnięcia taty z kanapy, choć on sam twierdził, że wcale nie spadł, tylko schylał się po pilota do telewizora. Akurat oglądania bajek w telewizorze, Antoś miał już po dziurki w nosie. Od kilku dni nie chodził do przedszkola, więc patrzył się w ekrany nieco częściej niż zwykle. Na zmianę ze starszym bratem, który z kolei nie chodził do szkoły. Rodzice też postanowili nie jeździć do pracy i wszyscy siedzieli w domu, pomimo pięknej wiosennej pogody. Antoś nie bardzo rozumiał, dlaczego tak się dzieje, i coraz bardziej go złościło, że nie może spotykać się z kolegami, z koleżankami, z panią od rytmiki, którą bardzo lubił, zwłaszcza gdy nie śpiewała, a już najbardziej tęsknił za sąsiadem, panem Hieronimem. Sąsiad co prawda nigdy nie chciał się bawić z Antosiem w piaskownicy, ani razu nie dał się namówić na wyścigi hulajnogami, ani na ratowanie dżdżownic po deszczu, jednak zawsze miał w kieszeni cukierka dla Antosia. To wystarczyło, żeby uznać pana Hieronima za naprawdę fajnego człowieka i przynosić mu te dżdżownice pod drzwi, żeby też się nimi nacieszył. Poniedziałek był kolejnym dniem bez spotkań z tymi wszystkimi bardzo lubianymi ludźmi, więc Antoś postanowił spotkać się przynajmniej ze swoimi ulubionymi postaciami z bajek. Mama otworzyła książeczkę z najsłynniejszymi baśniami świata i zaczęła czytać pierwszą z nich. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie dziewczynka zwana Kopciuszkiem. Ledwie mama przeczytała pierwszą linijkę tej bardzo znanej bajki, odezwał się odrobinę zniecierpliwiony, ale równocześnie pełen ciekawości Antoś. Mamo, ja znam początek, a nawet dalej, bo wczoraj tato dwa razy doszedł do momentu, w którym kopciuszek wybiegł, a właściwie wybiegała z balu o północy, żeby komuś czar w oko nie prysnął i zgubił, a właściwie zgubiła ta kopciuszka buta. Eh. No tak, cały tata. Westchnęła mama z życzliwym uśmiechem, przewracając kilka kartek, i wtedy wydarzyło się coś dziwnego. Dobrze, Antosiu, powiedziała mama. Czytamy dalej. Od balu na dworze księcia minęło już kilka dni. Kopciuszek, jak co dzień, gotowała, sprzątała i usługiwała swoim przyrodnim siostrom, które dokuczały jej teraz wyjątkowo wrednie i często. Po powrocie z tego wielkiego przyjęcia na zamku nie opuszczały domu. Wszystkie sklepy z kolejnymi niepotrzebnymi rzeczami, które tak bardzo chciały kupić, były zamknięte, a do tego złośliwe siostry nie miały z kim poplotkować o tajemniczej damie tańczącej z księciem przez całą noc o tej, która uciekła o północy w jednym bucie Mamo! odezwał się Antoś ze zmarszczonym czołem Jakaś dziwna dzisiaj ta bajka mamie antosia też się tak wydawało ale uznała że najwyraźniej jest zmęczona więc tylko wzruszyła ramionami i czytała dalej książę zakochał się w pięknej nieznajomej ale jedynym śladem po niej był lewy but nieznanego producenta w nietypowym rozmiarze Stąd w głowie księcia zrodził się pomysł wysłania żołnierzy z tym bucikiem do wszystkich domostw w jego krainie i przymierzenia go na lewe nogi wszystkich młodych kobiet z lewą nogą mniejszą od patelni do naleśników. Niestety nie mógł tego zrobić, bowiem pewna mądra znachorka, słynąca z leczenia wielu rzadkich dolegliwości, zaleciła wszystkim pozostanie w domu. W przypadku księcia był to akurat zamek. Co w tej sytuacji miało swoje wady. Służba pozamykała się w komnatach i nikt nie donosił księciu jedzenia, a do kuchni miał on pół kilometra. Wiesz co, Antoś? Może jednak wyjątkowo zmienimy bajkę, bo coś nie mogę się dzisiaj skupić. Zaproponowała mama, a Antoś chętnie na to przystał. Tak, mamo, dobry pomysł. Poczytajmy o śpiącej królewnie. Jednak i w tej bajce coś było nie tak. Mimo, że od ukucia się przez królewne Wrzecionem, zgodnie z klątwą, spała już ona równe sto lat, książę, który miał ją po tym czasie obudzić pocałunkiem, nie pojawiał się nawet w oddali. Nie było go ani na kolejnej stronie, ani na następnej, a kartka, od góry do dołu, była zapisana tylko chrapaniem śpiącego zamku. I tak przez trzy strony. Na końcu ostatniej była tylko krótka wzmianka, że to dla dobra księżniczki i jej rodziny mądra znachorka nakazała księciu wstrzymać się z tym całowaniem. Nikogo nie nachodzić, nie wyciągać na wesela i samemu zostać w domu, czyli znowu w zamku. Ten książę miał jeszcze gorzej, bo do kuchni prowadziło 1026 schodów, a do tego chciało mu się całować, a nie mógł. Mamusiu! Odezwał się po chwili ciszy Antoś. Kim jest ta mądra znachorka? Czy ty to wszystko zmyślasz, mamo, czy nam się książka popsuła? A może ja już po prostu zasnąłem i to mi się śni, co? Mama nic nie odpowiedziała, nerwowo przewróciła kilka kartek i zaczęła czytać czerwonego kapturka. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, na skraju ósmego mieszkał sobie czerwony kapturek. Mała dziewczynka. Czyli tak właściwie to mieszkała. Właśnie pomagała mamie przygotowywać różne smakołyki, z którymi zazwyczaj chodziła do babci, mieszkającej na drugim krańcu lasu. Jednak od kilku dni nie robiła tego. Choć sama czuła się dobrze, odwiedzając babcię, mogła sprowadzić na nią niebezpieczeństwo zarażenia się tajemniczym wirusem, szczególnie groźnym dla osób starszych. Dlatego wszyscy zostawali w domach. A jedzenie babci zaczął przynosić myśliwy na służbie, który dotychczas zachodził do niej codziennie, żeby wyciągnąć ją z brzucha wilka. A wilk cały czas czekał na czerwonego kapturka w zaroślach pośrodku lasu. Wściekły bez wścieklizny, bo od tygodnia już nie przekąsił żadnej, nawet chudziutkiej babci. A to wszystko przez tę ponoć mądrą znachorkę kwarantannę. Mamo! wykrzyknął nagle Antoś, wskakując z łóżka pod sufit, co było nieco ryzykowne na poddaszu. Ja znam te kwarantannę, to chyba przez nią siedzimy w domu. I wtedy mama zrozumiała już, co się stało. Tak, Antosiu, masz rację. Widzisz, nawet w bajkach wszyscy zostali w domach, żeby nikomu nic się nie stało, żeby wszystko wróciło do normalności i było tak jak dawniej. A nasze życie to nie bajka, więc my Musimy to potraktować jeszcze poważniej. Wiem, mamo, odpowiedział Antoś i szybko pobiegł do salonu, skąd dochodziły odgłosy telewizora i czyjegoś chrabania. Tato, tato! Wstawaj! Dzisiaj musisz sam przejść do sypialni. Co? Co? Dlaczego? Dopytywał rozespany tatuś, co bardzo zdziwiło Antosia. Jak to, nie wiesz, tato? Znachorka kwarantanna zabroniła krasnoludkom do nas przychodzić i zostały w domu. Czytał Maciej Owczarek